Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwóch mężów stojących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam, a oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli. Niezwykłe wydarzenie w życiu Jezusa i Jego uczniów. Na górze przemienienia, utożsamianej dziś z górą Tabor, Bóg Ojciec odsłania boską chwałę swojego jednorodzonego Syna. Prefacja na dzisiejsze święto wyjaśnia nam cel i znaczenie tego wydarzenia dla apostołów i całego Kościoła. On objawił swoją chwałę wobec wybranych świadków, a Jego ciało, podobne do naszego, zajaśniało niezwykłym blaskiem. W ten sposób umocnił serca uczniów, aby nie ulegli zgorszeniu krzyża, a całemu Kościołowi dał nadzieję, że osiągnie chwałę, którą sam zajaśniał jako Jego głowa. Widzimy zatem, że podwójny jest cel przemienienia Chrystusa. Wydarzenie to miało umocnić wiarę uczniów w Chrystusa, aby nie zwątpili, widząc zgorszenie krzyża. Wizja boskiej chwały Chrystusa miała umocnić ich przeświadczenie, że Jezus jest zapowiedzianym przez proroków Mesjaszem, a Jego śmierć na krzyżu nie oznacza porażki Boga, ale Jego triumf nad złem tego świata. Po drugie, przemienienie Pańskie napełnia nadzieją każdego z nas, członków Kościoła Chrystusowego, że i my kiedyś osiągniemy chwałę, w której Chrystus już uczestniczy. Prawda o tym, że Bóg pragnie naszego przemienienia, naszego przebóstwienia, jest dogmatem katolickiej wiary. Nasi bracia z kościołów wschodnich, zarówno katolicy, jak i prawosławni, przemienienie Pańskie umieszczają w centrum swojej duchowości. Pozwólmy, aby światło promieniujące z Taboru przenikało nasze serca i przemieniało nas w Niego. Pozwólmy Bogu, aby dokończył w nas to dobre dzieło, które rozpoczął w dniu stworzenia człowieka. Niech Bóg odnowi swój obraz w nas i uczyni nas coraz bardziej podobnymi do siebie. Niech doprowadzi nas do chwały, którą nam przyobiecał.